Pokażę wam, po co jest szeroka cholewka. No. Całą noc. Na ale to jest Saint Laurent, kolekcja sprzed roku. Ty jesteś sprzed roku. Miau. Hello. To chyba z musicalu. Cześć. Cześć. Marwina. Gabi. A kto kryje się pod tym przebraniem? Nazywam się Gabi, jestem z Krakowa. Aktualnie nie zajmuję się niczym. Planuję od września iść znowu do szkoły. Chyba nie zauważyliście, że nie macie już 2 lat. No nie powiedziałbym. A co byś powiedział? Mam na imię Łukasz, mam 19 lat. Zajmuję się informatyką. Wiem, co was połączyło. Oboje niedowidzicie. Miłość do snu, wchodzą w piżamkach cały czas. Kigurumi to, co mam na sobie, zawsze mi się podobało, a że jestem też trochę otaku, no to wydaje mi się, że to też trochę pasuje. Matko, w ogóle nie wiem, co to znaczy, jakiś słownik. Ale co cię inspirowało, żeby akurat tak wyglądać? Na przykład kocie uszka u mnie się wzięło z anime, bo zawsze mi się podobały postacie, które miały właśnie kocie uszy i tak jakby tak mi zostało. Krzyżyki wzięłam na przykład od koleżanki, bo ona sobie robiła krzyżyki. Uśmiech taki, jak mam tutaj, to akurat samo z siebie wyszło. To jest tylko taki mały dodatek. Tak właściwie spodobał mi się, więc stwierdziłem, że dlaczego by nie. Co do tej krwi sztucznej, no to akurat miałam pod ręką, więc ten jakoś tak wyszło. To jest takie infantylne bardzo, bo nie wydaje wam się, że to już tak troszkę w tym wieku... No... Ubieramy się tak, jak nam po prostu to pasuje, tak? Także... Jak się czujemy dobrze, tak jak teraz w tym kigurumi, to ubierzemy. Wiecie, jaki osiągnęliście efekt? Że ja byłam przekonana, że wy macie 15 lat więcej. Tacy troszkę starsi ludzie, którzy nie mogą pogodzić się z tym, że mają już tyle lat. Ale to jestem ja! Jest to straszne, co macie na sobie. Naprawdę trzeba mieć dużo szczęścia w życiu, żeby spotkać takie samo bezguście. Przede wszystkim jakby było niedomyte. Troszkę tak to wygląda, o. Oj, to będzie zimny prysznic. Czemu płaczesz? Ej. Marcin niechcący uderzył w czuły punkt. Przepraszam. Co się stało? No wiesz, to jest wszystko odważne i trzeba się liczyć z tym, że czasami ktoś może to skomentować nie tak, jakbyśmy chcieli usłyszeć. Ale to, że jesteście u nas w programie, to nikt nie chce krzywdy, ale czasem trzeba się zderzyć z taką tak, opinią. Nie wiem, po prostu nie, to ja tak mam po prostu reakcję na stres. Zawsze było, że jestem chudasem i tak dalej. Okay. Tak wiem. Spoko, po prostu przypomniał. Teraz mi przejdzie. Dawne koleżanki często dokuczały Gabi, wyśmiewając się z jej wyglądu. Jest okej już? Tak, tak, jest okej. No to chodźcie. Powiesz, co się stało? A, wspomnienia, że właśnie mnie przezywali, tak. Czyli słowo klucze to było brudas. Samo o samym tym, co mi się przypomniało, co tam się działo przez ten rok czy 2 lata, jak byłam w ośrodkach. A w jakich ośrodkach? W młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, byłam w 2. Nie chodziłam do szkoły, więc przenieśli mnie do młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Warszawie. Pojechałam na bodajże 1 czy 2 przepustki, z którejś nie wróciłam. Przenieśli mnie do innego młodzieżowego ośrodka. Dlaczego nie chodziłaś do szkoły? Nie mogłam sobie poradzić ze śmiercią taty. Gabi miała wtedy 11 lat. Mama była tylko na weekendy, gdyż nie miała praw. W rodziców właściwie nie było. Miałaś trudno w życiu. No niestety sporo przeszło, no ale jakby każdy ma swoją historię, tak? W takim razie, dlaczego nadal wyglądasz tak jak zbuntowana nastolatka? Co ci to daje? Mam strasznie zaniżoną samoocenę i jak się jakby zaczynę w czymś dobrze czuć, tak się tego trzymam i potem ewentualnie po czasie jakimś zmieniam. Trzymasz się kurczowo czegoś i to ci zabiera w ogóle życie. Chciałabyś się pozbyć tego i iść dalej? Wydaje mi się, że tak, że byłoby o wiele łatwiej. Łukasz, a ty jak się z tym masz? No, trzeba by to pozmieniać wszystko. Kochasz Gabrysię bardzo? Tak. To chociaż coś fajnego. Tak. Idę po sprzęt i działamy. Musicie się po prostu zmyć, zanim przyjdzie do mnie na metamorfozę, okej? Okay? Zróbcie sobie to w łazience. Będą państwo zadowoleni. To możesz mi dać, o. Łukasz, to mi to wszystko pasuje od naszych bohaterów, naprawdę. Ale popatrz jej jeszcze bardziej. Ale serio ci pasuje? Weź tak poruszaj głową. A to jeszcze dzwoni.
Ale naprawdę świetnie w tym wyglądasz. Wiesz co, ja uważam, że ty lepiej wyglądasz w tym, chociaż... Nie, no ty wyglądasz genialnie. Świetnie się w tym czuję. Chodź, kociczka. To jest co najmniej niepokojące.